Seweryn Pieniężny to był zacny i dzielny człowiek, który za to, że nosił w sercu Polskę, zapłacił za to swoim życiem, zresztą jak wielu Warmiaków i Mazurów. Seweryn Pieniężny urodził się 25 lutego 1890 roku w Olsztynie. Zamordowano go w niemieckim obozie w Hohenbruch 24 lutego 1940 roku, symbolicznie w przeddzień jego 50. urodzin. W tym roku rocznicę jego urodzin i śmierci będziemy celebrować w szczególny sposób, dlatego że mija 135. rocznica wydania pierwszego numeru Gazety Olsztyńskiej. Będziemy w Gazecie Olsztyńskiej przypominać tych wszystkich dzielnych Warmiaków, którzy skupiali się wokół Gazety Olsztyńskiej. Będziemy przypominali stare wydania Gazety Olsztyńskiej, wydania przedwojenne. Będziemy sporo pisać o historii, ale też o współczesności. Drodzy Państwo, bądźcie z nami w tym szczególnym roku.